Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz Kurzeja. Jest nam niezmiernie miło Was gościć, lecz niestety o tej godzinie jest troszeczkę za późno. Mamy jak widać najwyraźniej wielki poślizg. Lekko nam się strefy czasowe pomieszały. Co tu dużo mówić? Co tu dużo mówić? Mamy opóźnienie i za to z góry przepraszamy. Z pewnością audycja ta będzie równie ciekawa jak pozostałe. Witamy Was bardzo serdecznie. Barbara być może dołączy do tej audycji troszeczkę później. Chwilowo jest niedostępna. Może zacznę tak o takich bardziej formalnych rzeczy dotyczących tego, co będzie miało miejsce już niebawem, bo 18 i 19 maja w Krakowie odbędzie się właśnie wykład z tym oto panem, Eric Dowsett, którego mieliśmy okazję gościć kilka razy na naszej audycji. I warsztat ten, wykład oraz warsztat będzie przede wszystkim poświęcony sposobie oczyszczania, metodzie oczyszczania ducha i przestrzeni. Ciała również, ale głównie chodziło o właśnie różnego rodzaju połączenia karmiczne i również sposobu postrzegania rzeczywistości. Eric Dowsett słynie na całym świecie z tego, w Polsce może jest troszeczkę mniej znany, niemniej jednak jego technika przyczyniła się do tego, że po prostu osiągnął niesamowity sukces w wielu krajach. W Holandii, gdzie Barbara miała po raz pierwszy z nim styczność, oraz w Stanach Zjednoczonych wiele razy bywał. I bardzo to jest... znaczy jego metoda ogólnie osiągnęła ogromny sukces. Wiele osób, które zastosowały tę metodę, raczej osiągnęły ten sukces w oczyszczaniu się z tych negatywnych reakcji, negatywnych sposobów bycia, życia, podejmowania decyzji, reagowania na sytuacje. W związku z tym jeszcze raz serdecznie Was wszystkich zapraszam w imieniu Erika Dowsetta oraz praktykujących alchemików, czyli Barbary Wojtkowskiej oraz Bartosza Kurzeja, do wzięcia udziału w tym oto właśnie warsztacie. Łączny koszt warsztatów, czyli dwudniowy, wynosi 580 zł, co jest, jak zobaczycie na stronie Erika Dowsetta, nie jest wcale tak drogo, biorąc pod uwagę w innych krajach, jakie są ceny tego. Lecz jeszcze raz mówię, jako że w Polsce jest to coś, co się wydarzy po raz pierwszy i nie jest to aż tak znana metoda wykształcona w Polsce, że postanowiliśmy na po prostu obniżenie kosztów. I w związku z tym te warsztaty odbędą się w tej cenie 580 zł. Jak tutaj widzimy na mapie, jesteśmy Eryka również i z pewnością będzie to wydarzenie międzynarodowe i bardzo, bardzo głębokie. Także wszystkich zainteresowanych mogę śmiało poprosić o pozostawienie informacji pod mailem kontakt@ekocentrycy.pl lub jak tutaj widać również został stworzony przez nas mail warsztat@ericdowsett.gmail.com, gdzie tam możecie zgłosić swoją chęć wzięcia udziału. To jest jeden z takich naszych działalności, to jest jedna raczej z naszych działalności. Jest to ten warsztat z Erikiem Dowsettem. Kolejnym eventem tak zwanym, na którego ja serdecznie Was chciałem zaprosić, jest mianowicie warsztat poświęcony budowaniu właśnie z tej oto rośliny, czyli mówimy o konopiach przemysłowych zawierających zaledwie 0,04% tetrahydrokanabinolu,
czyli tej substancji rzekomo ogłupiającej, czyli dla wszystkich chcących zapalić ściany z konopi, to życzę powodzenia. Na pewno się nie upalicie tą ścianą. Wracając szybciutko jeszcze do warsztatu. Warsztat odbędzie się również w Tyńcu na Promowej w Krakowie, w siedzibie Ekocentryków, gdzie będziemy gościć niejakiego Toma Woolley'ego. Może pokażę więcej, jakieś zdjęcie na jego temat, chwileczkę. Gdzieś tu na pewno jest zdjęcie. Tom, o właśnie, tu jest. Tom Woolley jest również znany na całym świecie ekspertem i fachowcem od tejże właśnie technologii budownictwa. Osiągnął niesamowity sukces już ponad 20-30 lat temu, budując, wprowadzając tą technologię w życie w Anglii, w północnej Irlandii przede wszystkim. I tą technologię zaczynają teraz stosować Amerykanie na szeroką skalę, Holendrzy również, Niemcy, Czesi nawet. Tak więc powinniśmy brać z tego przykład. I z pewnością, nie ukrywam, już w chwili obecnej mamy dosyć dużą ilość zainteresowanych osób tymże właśnie warsztatami. I tu, jak widać, jest na zdjęciu Tom Woolley. On jest autorem kilku książek dedykowanych właśnie tej technologii. Jest również profesorem na Uniwersytecie, jeśli się nie mylę, Edinburgh. Mogę się mylić. Warsztat ten będzie miał miejsce, po raz kolejny mówię, na Promowej, ulicy Promowej 4 przy klasztorze benedyktynów, siedziba spółdzielni socjalnej Ekocentrycy. Odbędzie się 22-23 czerwca 2013 roku. Koszt, jak tutaj widzicie, koszt tego typu przedsięwzięcia wynosić będzie mianowicie 250 zł za warsztat, studenci będą płacić 200 zł. Dla osób płacących na konto przed końcem kwietnia mamy zniżkę i wtedy będzie wynosić 220 zł, dla studentów będzie 170 zł. Tak więc znaczna zniżka. No i tu więcej danych możecie również znaleźć na naszej stronie www.ekocentrycy.pl, gdzie tam została umieszczona ta informacje na temat tego warsztatu. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego warsztatu? No na pewno będzie wesoło. Nie ukrywam, że zaprosiliśmy kilka dosyć wpływowych osób w Krakowie, producentów, wydawców raczej, różnych czasopism. Nie będę ich nazywał po imieniu. Przyjdziecie, to się przekonacie, kogo zaprosiliśmy. I na pewno mamy coraz szersze grono osób zainteresowanych tego typu technologią. Zalet budowy przy użyciu konopi jest bardzo duża ilość. Główną zaletą to jest to, że jest to naturalny materiał. W związku z tym ulega biodegradacji, czyli możemy pozostawić dom bez problemu samemu sobie. Natura przejmie rolę rozpuszczania tego asymilacji tego budynku z przyrodą. Również oczywiście właściwości izolacyjne są niesamowite, spełnia swoje warunki i jest po prostu genialny. Jest po prostu genialny. Jest antyseptyczny, również wchłania różnego rodzaju zapachy. Także ściana nośna również jest ścianą izolacyjną. Dwa w jednym. No, po prostu genialny materiał. Tak więc po raz kolejny, dla osób zainteresowanych kolejnym tego typu warsztatem, może troszeczkę odbiegam od tematu, nie jest to akurat warsztat dedykowany oczyszczaniu się duchowemu, lecz niemniej jednak powiązany jest z ruchem tak zwanym oddolnym, grassroots movement, czyli ruchem nawołującym do przejęcia, że tak powiem, władzy na poziomie socjalnym, na poziomie lokalnym.
poprzez wdrażanie technologii, poprzez angażowanie się w tego typu techniki. O, widzę, że Barbara do nas przyszła. Może Barbara, przywitasz się ze słuchaczami, którzy nas i widzami, którzy nas oglądają. Witam serdecznie, Baśka Wojtkowska. Widzę, że omawiamy warsztat z Tomem Uli o budowaniu z konopi. Taka metoda, która nazywa się Hempcrete. Tak, to jest jakby wdrożenie, to co zadzieje się tutaj w Tyńcu, będzie wdrożeniem na w zasadzie zupełnie nowej technologii w ekobudownictwie. I myślę, że to dla bardzo wielu ludzi ciekawa rzecz, bo ci, którzy chcieli budować zdrowo i ekologicznie, a niekoniecznie chcą budować ze słomy, bo słoma nie wydaje się im materiałem odpowiednim na dom, to jest to technologia, która najbardziej przypomina zwykły beton i gips. I to nazywany nawet jest ten materiał betonem konopnym. Jest to materiał w zasadzie znany w przeszłości, w historii Polski już bardzo dobrze, bo w podobny sposób było budowanych wiele domów tam, gdzie było dostępne wapno i gdzie zawsze rosły konopie. I jest to jeden z typowych ludowych sposobów budowania. Pamiętajmy, że wszystkie metody budowania, w których wyrośli nasi dziadowie, pradziadowie, to były metody absolutnie lokalne i ekologiczne, ponieważ ekologia była sposobem na życie, a my musimy w dzisiejszych czasach uczyć się zupełnie od nowa tego wszystkiego i zaczynać wdrażać rzeczy, które są absolutnie banalne i proste i działy się zawsze na świecie. I trochę jest tak, że w zasadzie odkrywamy od nowa to, co już wiemy od dawna i co nasi przodkowie wiedzieli dość dokładnie, a my teraz na nowo wdrażamy to jako zupełnie nowe, innowacyjne metody. Pewnie, że jest tak, że nieco się te metody zmieniają i dodaje się czasami różne rzeczy, które powodują, różne dodatki, które powodują ich większą trwałość. No ale w dalszym ciągu przy tynkowaniu gliną jednym z najskuteczniejszych sposobów na jej wodoodporność jest dodanie końskiej uryny albo krowianki, czyli takich materiałów bardzo wiejskich, gospodarskich i łatwo dostępnych i niekoniecznie kojarzących się z trwałością. A tak się dzieje, że organiczne dodatki powodują właśnie w przypadku wapna i gliny dużą wodoodporność i trwałość. Oczywiście przy tynkach zewnętrznych, takich dodatków nie dodaje się przy tynkach wewnętrznych nigdy. Tutaj mamy na zdjęciu Toma Uli, który właśnie przy stosowaniu, przy jednej z budów w Anglii pracował. To było chyba 2 lata temu. To potem... Było jego ojca. A, tak, tak. To był pierwszy dom, który zbudowali, tak. I ta technologia w sumie jest w paru miejscach wdrażana, natomiast to, co się udało Anglikom i Irlandczykom, że zrobiono około tego dość dużo ruchu w mediach i ta metoda zaczyna być teraz może nie bardzo popularna, bo to jeszcze ciągle jest niszowe wszystko to, co robimy, ale myślę, że już wkrótce ze względu na ogromny kryzys budowlany i mieszkaniowy te metody wszystkie wrócą do łask, no bo one po prostu są tańsze. Pominąwszy już to, że te domy są niezwykle dobrze izolowane, bo ta mieszanka wapna i konopi ma bardzo duży współczynnik izolacyjności i można ją używać jako ściany bardziej nośne, czyli w zupełnie w innych proporcjach. Można mieszać te dwa składniki w różnych proporcjach i tworzy się albo bardziej te ściany bardziej konstrukcyjne albo bardziej izolacyjne, w zależności od miejsca, w którym się to znajduje. Tam jeszcze są dodatkowe inne dorzucane składniki, które powodują większą wodoodporność i trwałość. I to są metody, które są w tej chwili opatentowane przez Toma Uli. On tego w każdym razie na warsztatach będzie uczył, w jaki sposób tą technologię będziemy mogli potem kontynuować w Polsce. I jest to taka technologia, która się świetnie nadaje w przypadku budownictwa komunalnego i budownictwa socjalnego, które to jest naszym konikiem przez ostatnie miesiące, bo próbujemy wszędzie, gdzie się da w Polsce, namawiać gminy do ratowania się i zamawiania projektów u nas, ponieważ nasze projekty budynków socjalnych spełniałyby wymogi, których inne budownictwo nie może w Polsce spełnić. Mianowicie większość gmin jest karana ciągle dużymi karami, dlatego że nie zapewniają ludziom, którzy lądują na ulicy albo nie mają mieszkań i chcą się gdzieś osiedlić, nie jest w stanie zapewnić ilości mieszkań odpowiedniej, jako że ceny
budowy mieszkań przekraczają wielokrotnie budżety gmin. Tymczasem wszystkie te metody budowania ekologicznego, takiego naprawdę niszowo, radykalnie ekologicznego, bym powiedziała, to są metody czasami o połowę tańsze, może 40% tańsze niż budownictwo konwencjonalne, a więc czasami jest to dokładnie tyle, ile gmina może sobie pozwolić, żeby budować kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań. No i jak Barbara Jones, która, jak wiecie, nie wiem, czy wiecie, jeżeli ktoś naszą stronę Ekocentrycy albo Facebook Ekocentrycy ogląda, zbudowała pierwszej chętnej gminie taki budynek 2 lata temu, jeden czy potem drugi. I w tej chwili zapowiada się, że w Anglii kryzys mieszkaniowy zostanie zlikwidowany dzięki ruchowi, który narodził się dzięki niej. W tej chwili jest tam inwestor, który będzie budował z nią podobno 200 tysięcy takich mieszkań i myślę, że to jest po prostu to, o co chodzi, że nareszcie po prostu nie będziemy ludzie, którzy lądują na ulicy, bo nie potrafią zapłacić wysokiego czynszu, nie są w stanie zapłacić wysokiego czynszu, albo rodziny z małymi dziećmi gnieżdżące się gdzieś w wynajmowanych pokojach, przestaną mieć ten problem. Myślę, że to jeszcze parę lat potrwa, ale jeżeli ten ruch się rozszerzy na całą Europę, to mamy szansę, oprócz oczywiście wiosek ekologicznych, gdzie co mądrzej się uciekają po to, żeby uprawiać ziemię i cieszyć się życiem, to myślę, że jest to nasza przyszłość po prostu Europy, przyszłość świata. Może nawet nie całego świata, bo jak wiemy, połowa świata mieszka w domach z gliny, ale są to z reguły kraje biedne i tak zwane zacofane. Obyśmy byli tak samo zacofani jak Afryka za ileś lat. Oczywiście nasze technologie nieco się różnią od afrykańskich przez to, że po prostu mieszkamy w klimacie dużo chłodniejszym i wilgotniejszym. No ale właśnie ten beton konopny to jest jedna z tych metod, która może przetrwać nawet budownictwo socjalne, ponieważ jak wiemy w budownictwie socjalnym ponoć ściany bardziej są narażone niż w budynkach indywidualnych. Takie jest tabu panujące w wielu gminach, ponieważ boją się tego, że mieszkania są niszczone przez ludzi. Oczywiście bywają bardzo nieodpowiedzialni i bardzo mieszkańcy, którzy nie szanują miejsca, w którym mieszkają. No ale tak się składa, że właśnie ten budynek, który Bartek pokazuje teraz prezentację, zdjęcia, które zrobiliśmy w czasie EcoBuild na prelekcji Barbary Jones, to jest jeden z tych budynków właśnie, które powstały w 2012 w zasadzie, czyli ponad rok temu. 2010. Ten budynek powstał mniej więcej w 2009, na przełomie 2009-2010. Tak, to jest Castellan właśnie, to jest w hrabstwie Lincolnshire. I jak Barbara wspomniała, przy zgodzie i współpracy z lokalnymi władzami, administracją, postawili budynek, który tak naprawdę wygląda bardzo, bardzo podobnie jak tradycyjne budynki socjalne w Anglii, a wiem, bo widziałem ich wiele. I są to po prostu takie klocki, ale które mają swoją specyficzną funkcję, prawda? Spełniają. Tak, wielospadowy dach, czyli klocek z wielospadowym dachem. Co chciałem powiedzieć jeszcze na temat tego projektu. 2 lata po zakończeniu i 2 lata po wprowadzeniu się mieszkańców, którzy tak a propos brali czynny udział w budowaniu tego typu budynku. Poczekaj chwileczkę. Dwa lata po właśnie wprowadzeniu się przez tych mieszkańców, którzy oczywiście drogą tradycyjną drogą uzyskania tego budynku poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i spełnienie określonych warunków, jak zwykle to bywa, dostali nagrodę. Ten budynek dostał nagrodę jako budynek, który jest energooszczędny i o 30% tańszy w wybudowaniu. W produkcji, czyli dostał nagrodę wśród wielu budynków, które są budowane obecnie w Anglii. I to jest kolejny tylko dowód na to, dlaczego w sumie powód, dla którego dalej dążymy w kierunku promocji i wdrażania tego typu budownictwa w Polsce i w Europie również, bo po prostu to ma sens. To absolutnie ma sens.
Tutaj mamy akurat jeszcze inne zdjęcia z albumu z tego miejsca dziewczyny, czyli Barbara i kolejna nasza znajoma Agata Grenz brały czynny udział również w tynkowaniu gliną, jak widać zresztą na tych zdjęciach. O, tu mamy Agatę, a tu mamy Barbarę, która z miłą chęcią sobie brudzi rączki. Zaznaczam tylko jeszcze tutaj, że ta technologia w Anglii, inaczej ta grupa kobiet, które początkowo założyły firmę Amazon Nails, a następnie w wyniku problemów finansowych z jednym z klientów musiały zmienić firmę i teraz jest to, nazywa się firma Straw Works, czyli słoma pracuje, nazwijmy to tak roboczo. Ta grupa kobiet wykształciły tą technologię w taki sposób, do tego stopnia raczej, że budują już, stawiają budynki, a propos na fundamentach z opon, bez konstrukcji nośnych, bez potrzeby istnienia i konstrukcji nośnych drewnianych, które oczywiście miałyby utrzymać ten budynek. Co w Polsce jest jeszcze oczywiście niedopuszczalne i nie ukrywam, jest to wyzwanie dla wielu konstruktorów, aby sobie wyobrazić taki budynek wykonany w ten sposób. Ale dlaczego akurat oni mogą sobie pozwolić na tego typu działania? Głównie dlatego, jak tutaj pokazuje, wskazuje, ponieważ ich słoma, snopki związane przez słomę, tak, snopki, To nie są snopki, to są bloczki. snopki. Nie, snopki to jest co innego. Dobrze, no to bloczki słomiane. Są. Może to się. Nie, ja tylko muszę prostować, bo snopki to jest zupełnie co innego i wszyscy, którzy byli kiedyś w Polsce na wsi, wiedzą, co to są snopki, a to są po prostu bloczki słomiane, sorry. Dobrze, ja wskazuję tutaj myszką. Wszyscy, mam nadzieję, widzą, o czym mowa. Dziękuję za sprostowanie, Barbara. Tobie. I tutaj mówimy przede wszystkim o technologii, technice, specyficznej technice, która jest wykorzystywana, i technologia również oczywiście, czyli maszyny, które prasują te bloczki słomiane. Te bloczki słomiane, one mają uścisku mniej więcej około 10 Nm na metr sześcienny i przyczynia się do tego, że oczywiście tam są do tego jeszcze stosowane inne techniki, które przy pomocy hydraulicznych wysięgników, które kompresują, czyli ugniatają te bloczki słomiane do tego stopnia, że po opuszczeniu całego piętra lub całego dachu nie ma już żadnych, po prostu ta słoma, te ściany nie pracują. Nie ma już fizycznego, nie ma przestrzeni, nie ma siły, nie ma miejsca na to, żeby siła miała, że tak powiem, miała opór, znaczy inaczej, żeby było możliwość przesuwania się tychże bloczków słomianych. I w związku z tym, dlatego mówimy tutaj oczywiście o tym, o uniknięciu pęknięć na ścianach po otynkowaniu gliną lub wapnem, w takim przypadku, jako że już ta ściana nie pracuje. I tutaj mówimy dosłownie o słomie, o tych bloczkach słomianych, które spełniają funkcję nośną. I co jest, mówię, co jest niesamowite. Tutaj, jak widzimy na zdjęciach, dziewczyny się doskonale bawią przy tej pracy. No ja też miałem okazję się wyżyć, nie ukrywam. Miałem się okazję wyżyć lekko. No i tak wygląda firma, strona raczej, przepraszam, Strawworks. Serdecznie zapraszam, to jest Barbara Jones, do odwiedzenia ich strony, jej strony. Po prostu nie ukrywam, ale w Anglii ta pani otrzymuje regularnie mnóstwo nagród i jest słynna i nagradzana gdziekolwiek i się pojawia.
jako że wszyscy ją przede wszystkim szanują, tolerują i ją wspierają w jej działaniu, a tutaj również jej imienniczkę, czyli nasza z kolei Barbara, ma ogromny problem z przedostaniem się przez, nazwę to delikatnie, ciemnotę ludzi w Polsce. Ale to przyjdzie na to czas, gdzie w końcu pojawi się osoba, która będzie nas na większą skalę wspierać, i to czujemy bardzo. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie na wykład i warsztat raczej, który odbędzie się właśnie tutaj u nas w siedzibie spółdzielni socjalnej, którą założyliśmy już rok temu w Krakowie, w Tyńcu, zaledwie 9 km od Krakowa, koło klasztoru benedyktyńskiego, gdzie również można, a propos, zostać na noc w tym klasztorze. Pobyt to jest zaledwie 120 zł za dobę, jeśli się nie mylę. A warsztat będzie bardzo ciekawy. I to będzie miało miejsce 22-23 czerwca. A to, o czym mowa było wcześniej, czyli warsztat Eryka Dauseta, odbędzie się 18 i 19 maja. Tutaj w Krakowie. Cena, jak tutaj widać, została przedstawiona, podana, i są to ceny znacznie niższe niż gdzie indziej w innych krajach. Także macie naprawdę okazję skorzystać z czegoś niesamowitego, jako że no, Eryk, mówię, ta technika oczyszczania się jest rewelacyjnie proste, jak on to powiedział zresztą w ostatniej naszej audycji. Jest to tak proste, że wielu osobom zajmuje kilkadziesiąt lat, żeby to osiągnąć. Zrozumieć i osiągnąć, i zastosować, i wykorzystać. Prawda, Barbara? No tak. No tak. W związku z tym, proszę bardzo, masz, Basiu, coś jeszcze do powiedzenia? Nie muszę nic mówić. Kontynuuj, proszę. To znaczy, że teraz ja mam mówić, no więc ja mogę was dalej zapraszać na warsztat z Erikiem Dausetem. Erik właśnie, tak jak już Bartek wspomniał, opuścił cenę do 125 euro za cały weekend i ja wiem, że to niektórym wydaje się dużą sumą, ale wierzcie mi, to jest połowa jego normalnych warsztatów. Ja za wszystkie warsztaty, w których brałam z nim udział, płaciłam swego czasu po 300 euro, bo takie ceny dawniej bywały z powodu kryzysu, nieco nawet na zachodzie te ceny weekendowych warsztatów spadły. Ten warsztat jest jakby jednym pierwszym z serii. I oczywiście ktoś, jeżeli go ukończy i to dostaje certyfikat, dostaje dyplom, to jest dyplom taki pierwszego stopnia i może tą metodę stosować, bo nie potrzeba nic więcej w zasadzie, żeby ją móc stosować. Oprócz tego właśnie praktycznego jakby nauczenia się tej metody w trakcie warsztatu. Myślę, że jeden weekend zupełnie wystarcza. Tam się przechodzi się dość dużo różnych faz tego oczyszczania osobistego, tak jak już ostatnio wspominałam, łącznie z karmą, łącznie z czakrami, łącznie z wszystkimi polami subtelnymi, także trochę tej nauki jest. Natomiast potem po prostu zwykle bywa tak, że w takich warsztatach ludzie tworzą ze sobą grupy i jeżeli są z jednego miasta, to mogą się spotykać, jeżeli nie, no to powiedzmy przez Skype'a prowadzą dalej takie zajęcia z oczyszczania, że między sobą. Chodzi o to, że na takim warsztacie ludzie dobierają się przy każdym ćwiczeniu. Tych ćwiczeń jest kilka w ciągu dnia i trzeba się dobierać parami i potem w parach czyści się, jakby przebiega ten proces, którego Erik uczy, po prostu kolejnych ćwiczeń z kolejnymi różnymi wybieranymi partnerami. I co ciekawe, nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek robił ustawienia Hellingera, to efekt tego oczyszczania, bardzo, właściwie efekt tych warsztatów bardzo przypomina warsztaty Hellingera, bo bywa tak, że w pewnym momencie nawet przypadkowi partnerzy, których wybieramy, nam się wydaje, że przypadkowi, często bardzo mają problem z podobnym, tak jakby rezonują z naszym problemem, czyli rezonują z nami. I to tak jak w życiu nie ma przypadków, tak i w czasie tych warsztatów spotykają się z reguły ludzie, którzy mają gdzieś wspólne ze sobą
cechy, czy przypadłości, czy blokady, i często jest tak, że na przykład w kolejnym ćwiczeniu, kiedy zajmujemy się swoim polem emocjonalnym i ktoś nam się trafia, z kim mamy robić to ćwiczenie, którego Erik oczywiście przedtem dokładnie wytłumaczy i uczy, jak to robić, to okazuje się potem, że czyścimy, powiedzmy, to przeprowadzamy proces oczyszczania energetycznego danej osoby, która z nami pracuje w danym momencie, i okazuje się nagle, że pojawia się ten sam problem u tej osoby potem, jak się omawia to ćwiczenie, jaki my sami mamy. To jest bardzo niezwykłe zjawisko i bardzo fascynujące, jak się jest w trakcie takiego warsztatu. I naprawdę wychodzi się potem czasami nawet z pewnymi objawami tak zwanego kryzysu leczenia, jak to Erik nazywa. Znacie pewnie to zjawisko, jeżeli ktokolwiek poddawał się jakiemukolwiek leczeniu kiedykolwiek energetycznemu, czyli nawet czy nawet fizjoterapii, czy biomasażowi, czy bioenergoterapeutą, to bardzo często się potem zdarza, że po takim leczeniu mamy przez chwilę kryzys, bo nasze ciało musi wyrzucić z siebie wszystkie toksyny, a w przypadku tego warsztatu z Erikiem są to takie toksyny na poziomie energetycznym w naszych ciałach subtelnych. Także bywa moment takiej słabości po warsztatach, ale potem wraca się szybko do siebie. Jest to bardzo, bardzo fajne uczucie, bo człowiek po prostu żyje mu się lżej i nagle zaczyna dostrzegać światło w tunelu i nagle zaczyna dostrzegać właśnie błędy we wzorcach, które są w nas zakorzenione, i bardzo potem łatwo się tych wzorców pozbyć. Ale prawda jest taka, że takie jedne zajęcia wymagają potem naprawdę dobrych paru miesięcy jeszcze praktykowania, a potem, jeżeli to polubimy, to możemy praktykować dalej na sobie, na rodzinie, na znajomych. Z tym, że jest takie zjawisko, które jest bardzo istotne, mianowicie przestrzega się zwykle, stara w trakcie takich warsztatów, to czego się nauczyłam i to czego Erik też bardzo przestrzega, tak zwana higiena energetyczna, mianowicie tak, nie robi się tego typu oczyszczań z reguły po alkoholu, raczej w ciągu dnia, bo po zmroku ten świat yin zaczyna być bardziej intensywny i jest lepiej tego typu ćwiczenia robić w ciągu dnia. Poza tym jeszcze, co ciekawego, w momencie, kiedy decydujemy się, że przystępujemy do takiego procesu, to nasza świadomość niesamowicie się poszerza. I jeśli kończymy ćwiczenia, bardzo ważne jest, żeby na przykład umieć dać sobie sygnał, że nasza percepcja zamyka się do zwykłego, codziennego pola, zakresu właściwie naszych postrzegań, bo bardzo, jeżeli się o to nie dba, też mi się to czasami zdarza, że po takim oczyszczaniu, czy nawet zadawaniu pytań sobie na takim bardziej eterycznym poziomie, że czuję potem, że różne rzeczy się podczepiają, i to jest tak, że jak jesteśmy za bardzo otwarci, to po prostu bywa tak nawet, że to, czego jest pełno wokół nas, czyli osoby, które zmarły, a nie odeszły, bo żyjemy w takich czasach, kiedy te ceremonie pogrzebowe już nie są takie intensywne, jak bywały dawniej. One służyły zawsze temu, żeby ludzie po śmierci byli odprowadzani z całą czcią i właśnie energetycznie przez całą gminę, przez całą grupę. A że to się już od lat tego typu ceremonii nie robi, więc nasz świat jest pełen, pełen naprawdę, uwierzcie mi, ludzi, którzy zmarli i nie odeszli. I na to można natknąć się po prostu na każdym kroku, więc jeżeli człowiek jest za bardzo otwarty, to też jakby takie osoby próbują się z nami komunikować i coś nam przekazać, i to nie jest po prostu niekoniecznie to, o co chodzi. Jakkolwiek mówi się o tym, że ci ludzie wykształceni przez Erika Dowseta w Europie, czy w ogóle na całym świecie przez ostatnie lata, mają się przyczynić do tego, żeby znowu Ziemia została, żeby po prostu na ludzie, którzy odeszli, byli w stanie przejść na wyższe poziomy, na poziomach astralnych. To jest bardzo, bardzo ważne. Jakieś pytania? Pytanie co do numeru telefonów na stronie praktykującej remisji, czy to są aktualne numery? Praktykująca remisję? No. Nie jestem pewna, musimy sprawdzić. Być może są nieaktualne. No to podaj. Aktualne numery telefonów to 533-286-888, mój. Możemy zresztą napisać to na czacie. A to jest również na tym napisane. Na ekocentrykach macie też nasze aktualne numery. Być może przeoczyliśmy coś i rzeczywiście jest jakiś nieaktualny numer na stronie praktykującej alchemicy. Sprawdzimy to dzisiaj i rzeczywiście, w każdym razie mogę, jeżeli komuś zależy, to mogę mój numer podać zaraz na czacie. I na ekocentrycy, strona ekocentrycy.pl
Są też nasze wszystkie aktualne numery telefonów. Także wracając do Erika Dowseta i do oczyszczania energetycznego, właśnie zachodzi takie zjawisko. Nie wiem, czy wielu z Was spotkało się z pracą, właśnie z ustawieniami Hellingera, albo jeszcze na przykład, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek słyszał, czytał, czy brał udział w warsztatach z Bruce'em Moenem, który jest przedstawicielem tego ruchu skupionego wokół Roberta Monroe, czyli właściwie trochę tak jak Castaneda i śnienie i po prostu poziomy astralne, bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Ja brałam udział w warsztatach z Bruce'em Moenem wielokrotnie i powiem, że też generalnie w sumie rezultatem przeprowadzania takiego przejścia do astralu. Bruce Moen jest człowiekiem, któremu nie udało się nigdy, nie udało się łatwo wchodzić w śnienie w czasie po zaśnięciu, więc opracował swoją metodę, że uważa, że wcale nie trzeba zasnąć, żeby eksplorować wyższe poziomy w astralu i robi to rzeczywiście świetnie, uczy tej metody świetnie i ona się bardzo sprawdza. I jedną z części zadań ludzi, którzy potrafią to robić, jest właśnie to samo, odprowadzanie po prostu tych, którzy zmarli, a nie byli w stanie odejść. Więc gdzieś tam wszystko się to po prostu kręci na co dzień wobec tych zjawisk, które są absolutnie normalne, nie trzeba się tego bać, bo każdy z nas żyje, potem umiera, potem przechodzi dalej i to przejście było we wszystkich kulturach, było bardzo, bardzo ważne, bo to przejście to jest tym przejściem, które w sumie też w jakiś sposób zahacza o naszą transformację, po prostu śmierci nie ma, a przejście ciała z jednego poziomu do drugiego jest tylko procesem i generalnie pomoc w tym procesie jest związana z ogromną świadomością. No i tak jak Erik Dowsett mówi, to żeby osiągnąć tą świadomość, to trzeba po prostu zbadać swoje możliwości i do tego służy to takie oczyszczanie energetyczne, czy ten proces pracy z bezwarunkową miłością. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć. No więc, tak jak mówię, to gdzieś wszystko jest powiązane i ktoś tu pisał o astralu, no pewnie i tak, ale tutaj, znaczy na pewno, tylko że w przypadku procesu, który Erik opracował na podstawie kultury buddyjskiej, mamy bardziej do czynienia, tak jak on mówi, z tym byciem po prostu. Trzeba być i mieć poszerzoną percepcję, świadomość tego, jak nasze ciało odbiera bodźce, które w różnych częstotliwościach dookoła nas oddziaływują, dzieją się i jak sobie z tym radzić i w jaki sposób po prostu będąc na odpowiednim poziomie świadomości i w stanie ducha, jesteśmy w stanie niesamowicie oddziaływać na nasze otoczenie i także zmieniać swoje życie przez to. Także zapraszam jeszcze raz na warsztaty z Erikiem Dowsettem. Byłoby nam bardzo miło, gdyby Was dużo przyjechało. Myślę, że będzie fantastycznie. Z reguły nawiązują się fantastyczne znajomości na takich warsztatach, bo człowiek wchodzi w bardzo głębokie relacje z tymi ludźmi, z którymi doznaje procesu oczyszczania i bardzo, może bardzo dużo się można nauczyć o moim procesie. Mnie przydarzyła się jedna bardzo śmieszna rzecz. Po pierwszych warsztatach z Erikiem właśnie tego osobistego oczyszczania wynajmowałam wtedy pracownię w domu, to było w Holandii, w Leiden, miejscowość bardzo w sumie najstarsza, jedno ze starszych, większych miast holenderskich i to mieszkanie, pracownia znajdowało się w budynku, który w XIII wieku był stał dokładnie na rogatkach miasta. I tam musiały się dziać różne dziwne rzeczy, bo jak wiadomo, no średniowiecze było burzliwym czasem i wojny, i morderstwa, i różne dziwne rzeczy. I ten budynek nie był w sumie łatwy do mieszkania. I ciekawa rzecz przydarzyła mi się, kiedy wróciłam po takim weekendowym warsztacie z Erikiem Dowsettem do domu do domu, do tej pracowni, chciałam wejść do niej. I klucz, nie byłam w stanie w ogóle kluczem przekręcić, otworzyć drzwi. I ktoś mi potem, byłam zaszokowana tym zjawiskiem, to chwilę to trwało, potem gdzieś musiałam szukać innego klucza, coś dorabiać i ktoś mi wtedy z tych naszych znajomych, z którymi byliśmy w ciągłym kontakcie po zajęciach,
powiedział, że to po prostu był taki znak, że w sumie ta moja wibracja po zajęciach z Erikiem Dowsetem tak się podniosła, że ja wracając do tego budynku po prostu nie, ponieważ w nim było dużo, dużo niższa była energia, że moja podświadomość tak jakby sama mnie chciała chronić w ten sposób, że nie mogłam tam po prostu otworzyć drzwi i wejść do środka, bo po prostu było lepiej dla mnie, żeby tam nie być dłużej, nie pracować. Potem oczywiście nauczyłam się także oczyszczać na kolejnych warsztatach przestrzeni, potem radziłam sobie z tego typu budynkiem, ale prawda też jest taka, że to znaczy z jego oczyszczeniem, prawda też jest taka, że w momencie, kiedy już gdzieś mieszkamy, to bardzo jest trudno samemu ten dom, to mieszkanie oczyścić i taką procedurę po zajęciach z Erikiem Dowsetem mieliśmy z tą naszą grupą, która wiele lat ze sobą pracowała, że nawzajem odwiedzaliśmy się całą grupą i kolejnej osobie reszta z tej grupy właściwie nie pomagała oczyszczać, tylko właśnie oczyszczała mieszkanie, czy też dom, czy otoczenie domu, bo też zwykle dotyczy to i otoczenia, tak żeby nie ta osoba, która jest zainteresowana i która tam mieszka, bo ona za bardzo jest tej energii jakby zanurzona, tylko właśnie zupełnie obce osoby dużo łatwiej mogły sobie poradzić z oczyszczaniem. Co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Z tymi też z tymi tak zwanymi duchami, czy astralnymi bytami, które ja też miałam na początku, ponieważ tego za mną chodziło zawsze dużo, więc miałam takie momenty na pierwszych zajęciach z Erikiem Dowsetem, które dotyczyły oczyszczania, znaczy na pierwszych dużych, dłuższych takich tygodniowych zajęciach w Starym Zamku, przydarzyło, to był taki pałac chyba XVII-wieczny, w którym był ośrodek jakiejś hipoterapii, czegoś w tym stylu i tam mieliśmy też zajęcia i przydarzyło się, że już w trakcie właśnie tego oczyszczania czułam jakby całe grupy ludzi, którzy zmarli, a nie odeszli, się za mną ciągnął. No i z całą grupą próbowaliśmy to oczyszczać, aż ja nauczyłam się po prostu ten proces przyjmować spokojnie i po prostu pomagać, bo bywa tak, że jeżeli to często kobietom się zdarza, jeżeli mają poszerzoną świadomość i percepcję, to chodzą tak trochę jak miotły i zamiatają energetycznie wszystko dookoła, ale jeżeli mamy świadomość i potrafimy się modlić za tych ludzi zmarłych i po prostu ich odprowadzać, to jest to bardzo, bardzo korzystne i to nie jest nic strasznego, przysięgam wam, jest to po prostu taki proces, który zachodzi potem już automatycznie, a przejawia się bardzo często, kiedy wchodzi się do starych domów, często bardzo zaczyna mnie, ja na przykład tak to odczuwam, zaczyna mnie tak łupać w kościach, jak to się mówi coś w rodzaju, odczuwa się coś w rodzaju reumatyzmu po lewej stronie ciała, lewa ręka, czy lewe ramię z tyłu, czy plecy. I to, bo ta plecy przede wszystkim człowieka każdego są bardziej niż jego przód. I po tej stronie yin bardziej te po prostu następuje kontakt ze światem astralnym. Więc jak takie coś się odczuwa, to po prostu należy odmówić tą formułkę taką w sumie bardzo przypominającą naszą zwykłą modlitwę o zmarłych. W sumie ta modlitwa o zmarłych też mogłaby pomóc, gdybyśmy wzbudzali w sobie te uczucia właśnie współczucia. I to nie twierdzę, że nie pomaga, to jest praktycznie to samo, tylko po prostu jakby natura tego oczyszczania, musimy jakby uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie ten proces przeprowadzić, bo to nie nazywa się tego ani pomocą, ani jest to po prostu proces, którym my jakby wspomagamy przez to, że jesteśmy jego świadomi, czyli naszą świadomością pomagamy, spowodujemy to, że po prostu te osoby mogą się oderwać i odejść i przejść dalej. W zasadzie bywa tak, że są osoby na tyle świadome, że z tym sobie radzą świetnie. Bywa tak, że czasami mamy taką przypadłość przez całe życie i zupełnie sobie z tego nie zdajemy sprawy. I dopiero na takich warsztatach właśnie wychodzą nasze talenty, nasze, może nie talenty, ale to są takie jakby, każdy z nas ma pewną misję na życie. I bardzo jest trudno czasami stwierdzić, jaka jest ta nasza misja, albo mieć tego świadomość. I jednym z takich pytań bardzo ważnych na drodze rozwoju duchowego jest zwykle
uświadomienie sobie, jak najwcześniej w życiu, po co się urodziliśmy, jaka jest tak naprawdę nasza misja życiowa i jak możemy służyć. Może jest to służba społeczeństwu, tak trochę jest w Polsce wyświechtane pojęcie, ale po prostu przeżyć nasze życie spełniając tą misję, z którą przyszliśmy na świat. I różne są misje, czasami można ich mieć kilka, ale taka, ja stwierdziłam po tych warsztatach z Erikiem Dowsetem, że moją misją było oczyszczanie duchów na każdym możliwym kroku, ale to nie tylko ja jedna, dużo ludzi to ma i fajnie jest, jeżeli wiemy, co się nam przydarza, bo właśnie ludzie, według mnie to ludzie, którzy bardzo cierpią przez całe życie na reumatyzm, to są właśnie tacy ludzie, którzy się świetnie komunikują ze zmarłymi, mogliby im pomóc, a przez to, że nie wiedzą, to potem cierpią na reumatyzm, bo myślą, że mają reumatyzm, a to tak naprawdę byty astralne próbują się z nimi skomunikować i opowiedzieć im swoją historię, a oni nie rozmawiając z nimi dopuszczają do tego, że czują się chorzy i idą do lekarza. Ogólnie rzecz biorąc, przyczyna większości chorób, nie tylko według mnie, nie tylko według Erika Dowseta, ale w zasadzie w bardzo wielu filozofiach i kulturach, leży bardziej na poziomie duchowym i na poziomie psychosomatycznym. I rzeczywiście, to już co kiedyś mówiłam o biosygnaturach, jeżeli wszystko też można nazwać rezonansem i jeżeli po prostu nauczymy się widzieć nasze choroby jako coś przejściowego i jako reakcję na energię, która się przydarza w danym momencie, to bardzo łatwo się też ich pozbyć, bo trzeba się nie przywiązywać do tego zjawiska, trzeba po prostu mieć do tego dystans. I ja na przykład z punktu widzenia mojego jakby zajmowania się tą metodą Huangkong, metodą Flying Star, czyli lecącej gwiazdy, która jest najfantastyczniejszą metodą w ogóle w chińskim Feng Shui, znaczy w szkole kompasu, znaczy może nie cała szkoła kompasu jest świetna, natomiast ta metoda jest bardzo precyzyjna i ona jest bardzo skoncentrowana, jest to w zasadzie astrofizyka, obserwacja astrofizycznych zjawisk na powierzchni Ziemi, już mówiłam Wam dużo razy o tym. Może poświęcę jeszcze raz jedną naszą audycję, żeby dokładniej powiedzieć. Ta metoda, ja ją nazywam kalendarzem biodynamicznym, ale to jest taka metoda mówiąca o tym, jak krąży energia, jak się przesuwają różne częstotliwości, tak właśnie ta chi, czyli kombinacja pola magnetycznego, ta energia, która właściwie jest też energią punktu zerowego, która ożywia cały wszechświat i ona krąży na powierzchni Ziemi w postaci wiatru i my jesteśmy jakby odbiorcą jej w każdym miejscu, w którym się znajdujemy i każdy budynek, w którym się znajdujemy, jest odbiera to jak antena te energie krążące, właściwie jakby wiatry wiejące z 8 kierunków świata. Także i ta metoda w Chinach, ona była bardzo dobrze znana w Europie, powiedzmy do średniowiecza, do prawie XVI wieku, potem zupełnie zapomniana. Dzięki niej budynki, które powstały w tym okresie, przynajmniej te ważne budynki, stoją do tej pory. Bo ta metoda w momencie, jak się budynek projektuje, ustawi się go odpowiednio do kierunków świata, ta energia generalnie zmienia się mniej więcej co w kalendarzu, to jest 180 lat, są większe cykle, co 60 lat, krótsze cykle i potem co 20 lat. I wierzcie mi, każdy, jeżeli jesteśmy w stanie w momencie stawiania budynku bardzo precyzyjnie wybrać kierunek jego frontu i podzielić funkcję w środku, to takie budynki przetrwają lata i tam wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, świetnie się im funkcjonuje, ponieważ jest to po prostu metoda pozwalająca złapać najlepsze energie z danego okresu, dlatego że jak stawiamy budynek, to tak jakby zamykamy obraz tych wiejących energii, no przepraszam, że bzdury mówię, ale chodzi o te częstotliwości, które są aktywne z różnych kierunków, zamykamy je wewnątrz budynku i zawsze jest tak, że są trzy miejsca w budynku, które są naprawdę fatalne, nie powinno się tam ani spać, ani siedzieć, ani gotować, ani mieć wejście, bo one powodują problemy, nieszczęścia, jakieś oszustwa, tracenie pieniędzy, po prostu kłopoty. Są trzy, które są czasem bezpieczne, czasem niebezpieczne sektory i są trzy, które są świetne. I właśnie w tych trzech najważniejszych sektorach i w tych neutralnych sektorach grupuje się zwykle funkcje najlepsze dla człowieka. A unika się tych sektorów niekorzystnych i tam się grupuje takie rzeczy jak łazienki, jak garderoby. I znajomość tej metody pozwala krajom azjatyckim, które ją od nowa wdrożyły w życie, od nowa stosują bardzo intensywnie i prawie, wierzcie mi, każda duża inwestycja na świecie, gdzie są zamieszani w to,
wielcy inwestorzy odbywa się teraz z takimi konsultantami jak ja, dlatego że po prostu nikt nie jest tak głupi, żeby stawiać budynek i nie ustawić go precyzyjnie do kierunku świata, dlatego że determinuje się wtedy powodzenie, ale szczęście tych ludzi, którzy żyją w środku i po prostu powodzenie danego biznesu. I to ta metoda, ponieważ ona już odżyła w latach 80., 90. i teraz w ostatnim 20, no powiedzmy 13-leciu jest bardzo intensywnie stosowana. Dzięki niej Azja tak fantastycznie gospodarczo się rozwija. Także i to wszystko są metody, które znane są, bardzo są mało znane w Polsce, albo przynajmniej nie są szanowane, dlatego że u nas jest takie podejście do tego zabobony, po prostu ludzie czytają książki, które niekoniecznie są profesjonalne i po prostu zupełnie zły obraz mają tego, co jest stosowane na świecie i co się dzieje i co naprawdę jest ważne. Tymczasem w krajach takich jak Anglia, Holandia, Belgia, gdzie indziej też, ale nie wiem, tego znam akurat to z tych krajów, to wdraża się po prostu w te kierunki od nowa na studiach architektury. W Polsce niestety architekci się tak nie kształcą, nie mają takiej możliwości, może też nie chcą, bo jest to często bardzo ośmieszane, a geomancja i wszystkie te techniki zapomniane w naszym dwudziestoleciu są po prostu czymś, co jest bardzo, bardzo istotne do tego, żeby człowiek mógł w budowanych przez siebie budynkach żyć szczęśliwie, długo, mieć po prostu dobre związki, czuć się dobrze, być zdrowym, aby miał dużo dzieci, bo to w Chinach było bardzo ważne. Oni uważali, że człowiek, każda rodzina powinna mieć dużo dzieci, bo to jest istotne. Z tymi dziećmi to już powiedzmy sobie, to już jest inna sprawa, ale prawda jest taka, że Chińczycy w przeciwieństwie do naszej europejskiej filozofii i religii uważali, że człowiek żyje po to, żeby żyć długo i szczęśliwie i nie wcale nie trzeba się umartwiać i nie kupować sobie miejsca w niebie, dlatego że cierpimy tutaj. Wcale nie musimy cierpieć na ziemi. Jest to po prostu jakiś wymysł późnego średniowiecza, bo nawet we wczesnym chrześcijaństwie zupełnie inaczej do tego podchodzono. Także aby nie cierpieć, trzeba stosować wiedzę wszystkich naszych przodków i starych kultur i warto ją po prostu wdrażać w życie. Zeszłam trochę z tematu oczyszczania energetycznego na geomancję chińską, ale to jest bardzo silnie ze sobą powiązane, bo to, co Chińczycy traktują bardzo i po prostu tą wiedzę doprowadzili do perfekcji, przechowali dlatego, że istniały rodziny, które przez setki, a nawet tysiące lat przechowywały tą wiedzę i stosowały ją głównie, to były głównie 4 rodziny w Chinach. W czasie rewolucji chińskiej ci ludzie uciekli z Chin, zaczęli tą wiedzę szerzej stosować i była zawsze taka bardzo potoczna, pobieżna wiedza dostępna na temat pochówku zmarłych, bo oni ogromną rolę przywiązują do pochówku zmarłych, do kultu, właśnie do opieki nad duszami przodków. Uważają, że przodkowie, jeżeli są dobrze pochowani, jeżeli dba się o ich groby, myśli się o nich, stawia się ich zdjęcia gdzieś na ołtarzach, na ołtarzykach w domu, to oni dbają o nas za grobu. I tam na przykład najistotniejszą rzeczą dla powodzenia człowieka jest znalezienie grobu. To już też kiedyś mówiłam, ale jeszcze raz powiem, że na przykład na Tajwanie, gdzie miałam swego czasu zajęcia, to pokazano nam cmentarz w Tajpej, gdzie miejsce wykupione na grób kosztowało dużo drożej niż działka w centrum miasta. Także oczywiście bardzo ważne, bardzo dobrze usytuowane miejsce. I tu chodzi o to, żeby o kierunek, w którym skierowany jest ten grób. Oni mają tego specyficzne miarki, na które zaznaczone zawsze są miary yin i miary yang. I tam nawet, powiedzmy, projektując meble, można stosować tego typu zasady, że ileś tam między co 4,5 centymetra zmienia się, jest miara, pewna ilość centymetrów jest yang, następna jest yin. I przy projektowaniu budynków, okien, mebli, domów można tego typu miary stosować. One rzeczywiście się sprawdzają. To jest oczywiście mnóstwo różnych faktorów, na które my reagujemy, ale zawsze są te najbardziej istotne i do nich należy to ustawianie budynków w odpowiednich kierunkach. Także wiedza jest ogromna, bardzo ciekawa i jak mówię, na całym świecie zaczyna się powoli wdrażać to wszystko do architektury i to w zasadzie nazywa się architekturą holistyczną. Także mam nadzieję, że w Polsce również ta architektura holistyczna, czyli całościowa, czyli od procesu
w zasadzie od momentu wyznaczenia miejsca na działce, które będzie nie tylko polegało na tym, że będzie odpowiednia ilość metrów od działki, ale także poszuka się miejsca, które jest zdrowe i nie jest podmokłe, gdzie nie ma skrzyżowania cieków wodnych, gdzie jest energia dobra, gdzie nie było jakiegoś miejsca pochówku, co się też w Polsce zdarza, że stawia się całe osiedla na starych cmentarzach i potem ludzie nie wiadomo dlaczego cierpią, rozwodzą się, kłócą, chorują, umierają, a po prostu nie powinno się robić takich rzeczy. Więc ta cała wiedza, która jest związana bardzo szeroko pojętym, po prostu pojętą architekturą, po prostu powinna być wdrażana od nowa i stosowana przy budowie domów i przy myśleniu o nowych mieszkaniach, o oczyszczaniu. Powiedzmy, że jeżeli nie budujemy domu, a wprowadzamy się do nowego miejsca, to tak samo to oczyszczanie energetyczne. Mówiłam już o tych bardzo prostych metodach, które każdy bez żadnego kursu może zastosować. Zawsze jest wskazane, bo tak jak mówiłam, to pozostaje ten ślad energetyczny po poprzednich mieszkańcach zawsze w każdym miejscu, gdzie ludzie przebywali. Z takich jeszcze ciekawostek, jeżeli ktoś z Was kiedyś spotkał się z Ho'oponopono, to jest to kolejna historia, która też jest związana z oczyszczaniem energetycznym. To jest znowu metoda, która pochodzi z Hawajów i jest też związana do pewnego stopnia z Huną. Na pewno wszyscy, każdy, kto jest, a przynajmniej większość z Was o tym słyszała. Z kolei jest Huna, to jest taka, w zasadzie dotyczy to podstawy wszystkich religii, mówi się w ten sposób, jest to po prostu pewien system filozoficzny i religijny, który w zasadzie przetrwał do naszych czasów na XX wieku na Hawajach i w górach Atlasu w Maroku, w Afryce. I Ho'oponopono też w zasadzie taka codzienna praktyka polega na oczyszczaniu energetycznym każdego miejsca, w którym się znajdujemy, każdej sytuacji trudnej, w której się znajdujemy, poprzez w zasadzie oddanie jej tej trudności czy problemów posłaniu wyżej do Boga, oni tam to nazywają szczytem, że można to po prostu odesłać swoje problemy na szczyt wulkanu i światło bezwarunkowej miłości te problemy rozpuści. Także wszystkie te systemy i metody mają dużo wspólnego i one zawsze w pewnym miejscu po prostu znajduje się w nich jakieś wspólne sposoby, tematy i generalnie wszystkie są fajne i warto je studiować, bo życie się wtedy robi o wiele ciekawsze i łatwiejsze. Także Bartek, chcesz jeszcze coś powiedzieć ciekawego? Może coś aktualnego. Dobrze, dobrze. To Bartek Wam opowie jeszcze teraz o trochę ciekawych rzeczy. Jeszcze chciałem o trochę ciekawych rzeczach, trochę ciekawych rzeczach powiedzieć, a mianowicie o tym, co tak naprawdę obecnie się dzieje na świecie i czego się powinniśmy spodziewać lub czego się nie powinniśmy spodziewać. No to ogólnie walimy krótko z mostu, może troszkę oddalę ten mikrofon, bo jak zwykle go połykam. Co do pojawienia się i ujawnienia się naszej kosmicznej rodziny, to co Barbara patrzysz? To ostatnio miałem okazję przeczytać prawie że 5 książek, no kończę piątą. Wszystkie poświęcone komunikacji z Asztarem oraz jedna była książka, jest książka, która napisana była aż w 1899 roku i był to przekaz, dosłownie tak zwany automatic writing, czyli automatyczne pisanie, które było wynikiem kontaktu istoty z Atlantydy z młodym chłopakiem 17-letnim, który napisał tą książkę bardzo szybko. Ta książka miała kilkaset stron i opisuje bardzo szczegółowo, jak życie na Atlantydzie wyglądało i czego powinniśmy unikać. Ale wracając do Asztara, Asztar to jest taki gościu, który ma już tam sobie kilkadziesiąt tysięcy lat i istnieje, jest dowódcą całej floty kosmicznych statków wielkości
Pluto, Urana, takie małe obiekty. Tylko kilkaset milionów ludzi mieszka w tym obiekcie. I oni, ich funkcja głównie jest ochrona. Oni ochraniają ten układ słoneczny. Jak macie możliwość, może jak sobie poszperam w międzyczasie w internecie, to poszukam to, co chcę znaleźć, a mianowicie zdjęcia. Dobra, nie będę zdradzać, czego szukam. I oni, i w tej książce, która była, w jednej z książek, która była również pewnego rodzaju tak zwanym channelingiem, czyli przekazem telepatycznym, od osoby, która się nazywa Tuella, nazywała, już nie żyje, która w 1982 roku, w dniu moich urodzin, czyli znaczy w roku moich urodzin, napisała te książki, tych książek było kilka, i one były wszystkie poświęcone właśnie temu, co się ma wydarzyć, co się miało wydarzyć raczej. I to się po części pokrywa z tym, co teraz się dzieje, i wiele osób nadal to, że tak powiem, kupuje, nadal to do tego się, po tym się podpisuje, a mianowicie mówimy o totalnej zagładzie Ziemi, prawda? O dosyć drastycznych zmianach na Ziemi, związanych z ogromnymi tsunami, z trzęsieniem Ziemi, wiadomo, z wulkanami, z wybuchami wulkanów. To są wszystko rzeczy, które w tamtych latach miały się wydarzyć lada moment. Lecz jak widzimy, nic się nie wydarzyło. Te wydarzenia również były powiązane z okresem. W sumie to się wszystko zaczęło od momentu, kiedy ludzie zaczęli detonować głowice nuklearne, i poprzez rozszczepienie atomu zaczęli uwalniać ogromną ilość energii. Ta działalność człowieka stworzyła, że powiem, dziury w innych wymiarach. Po prostu wzięła i ta działalność uwolniła energie, które nie powinny być absolutnie dotykane, i zaczęły się od tamtego momentu pojawiać od 1945 1946 roku, gdzie zaczęli, mówię, detonować dużą ilość głowic nuklearnych. Zaczęły się pojawiać codziennie prawie że duże ilości obiektów kosmicznych. I te obiekty najnormalniej w życiu wyłączały głowice, robiły z nich bezużyteczne i przyczyniały się do tego, że że wiele z tych wybuchów było tłumionych i zapobieganych właśnie dlatego, ponieważ właśnie według Asztara bomby nuklearne mają, atomowe mają, jak są detonowane i ludzie giną w tych wybuchach, tak jak na przykład w Hiroshimie czy w Nagasaki to miało miejsce, to niestety nie dość, że ginie ciało fizyczne, to również dusza, ale to dusza w sensie, jak dla tych, którzy są już wprawionymi aeronautami, czy tam, jakby to nazwać, osobami, które bez problemu wychodzą z ciała lub mają podróże astralne, to dla tych osób, lub dla tych osób, które również czytają, na ten temat coś wiedzą, to wiecie doskonale, że mamy tak zwany silver lining, czyli taki srebrną nić wychodzącą z naszej drugiej, bodajże drugiej lub trzeciej czakry, tam gdzie jest, prawda, i wychodzi taka długa nić srebrna, która jest powiązana ze źródłem. I zawsze ta nić jest jakby tym jakby
tym zaworem bezpieczeństwa, nazwijmy to w ten sposób. I właśnie bomby atomowe niszczą to. Bomby atomowe powodują, że dusze są rozłączone, że nie dość, że są rozłączone, to są pofragmentowane. No i w związku z tym pojawiały się coraz częściej obiekty, zaczęły, nawet Eisenhower miał kontakty z istotami pozaziemskimi. I oni wszyscy mówili, że nie możecie się bawić zapałkami, moje drogie dzieci, bo sobie zrobicie krzywdę. Dlatego nigdy w życiu nie doszło do III wojny światowej nuklearnej, jako że oni do tego nie dopuścili i nie dopuszczą. W związku z tym, obecnie co się dzieje, ja też tak powiem wam szczerze, że piąte przez dziesiąte bardzo mało, w ogóle nie mam styczności z telewizją medialną, znaczy z mediami ogólnie, z nieogólną telewizji, jakoś tak nie bawi mnie to, ani radia nie słucham za bardzo, chyba że gdzieś w sklepie przejdę i posłucham trochę, ale tak naprawdę to nie interesuje mnie informacja mainstream, tylko się interesuję tym, co mi intuicja podpowiada przede wszystkim. Ale z tego, co ja wiem, to jest tak, że Korea zaczynają straszyć, że będzie wojna pomiędzy po prostu Koreą, a tam Stanami, czy tam jeszcze jakimś tam innym krajem. To jest fałsz, nie kupujcie tego. Przede wszystkim wierzcie w to, co wam mówi pomoc, co wam mówi wasze wyższe ja, co wam sugeruje wasza intuicja. I zawsze to jest odbierane jako taki delikatny szept, który gdzieś tam się pojawia w nas samych. Wracając do tej książki, to było przekazane właśnie już w latach 60., że nastąpią przemiany globalne, czyli będziemy widzieć, czyli w związku z dysharmonią, brakiem balansu na poziomie energetycznego, czyli ludzie emanują taką energią, która jest negatywna, która związana jest z agresją, ze strachem, z czymś negatywnym. Plus do tego są działania typu właśnie detonowane ładunki nuklearne, plus zanieczyszczenie środowiska poprzez wydobycie i oleju, i spalanie nafty lub gazu ziemnego i wielu innych środków, surowców naturalnych. Te działania i to ogólnie przyczyniają się do niszczenia środowiska, nadal wpływa negatywnie na Ziemię i ta energia jest akumulowana, ona jest gromadzona przez cały czas i właśnie według Asztara miały się wydarzyć, zresztą to się miało wydarzyć w latach 50. i 60. Oczywiście się nie wydarzyło, jak widać. I to samo było mówione o tym, co się wydarzy teraz, 21 grudnia. I też się nie wydarzyło. I słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie znak, że w końcu osiągnęliśmy ten poziom świadomości, my jako ludzkość ogólnie, gdzie możemy po prostu gdzie tak zwany syndrom setnej małpy, prawda? Nie wiem, czy słyszeliście o tym, gdzie były małpy na wyspie w Japonii, były dwie wyspy i ten sam gatunek małp, i małpka, jakaś tam grupa małp nauczyła się obmywania owoca w morzu, co w związku z tym przyczyniło się do tego, że one mogły go zjadać, i bardzo szybko małpy na drugiej wyspie, które nie były połączone, powiązane, nie mogły się komunikować ze sobą, również się nauczyły tej czynności, a następnie inne małpy też się zaczęły uczyć tego bardzo szybko, pomimo iż nie było komunikacji, oczywiście nie miały SMS-ów, i w związku z tym ani internetu, i w związku z tym było to i to później zresztą było udowadniane wiele razy,
na innych gatunkach zwierząt, że rzeczywiście zwierzęta, one czytają z pola energetycznego, które przez cały czas zapisuje informacje, tak zwane pole akaszy, czy nazwijmy to pole morficznym. Mamy tam wiele pojęcia tego typu pola, wiele pojęć i w związku z tym one się szybko nauczyły. I teraz tak samo jest z nami. My również mamy noosferę tak zwaną, czyli globalną zbiorową świadomość wszystkich istot ludzkich i ta energia, czyli jak jest grupa, powiedzmy, nie wiem, no strzelam, Rosjanie na przykład, prawda, mają charakterystyczne jakieś tam wierzenia, przekonania, to one się, te przekonania i wierzenia, one się urzeczywistniają, one fizycznie istnieją na poziomie jakimś tam, poziomie astralnym, energetycznym. I dlatego przełamanie tych barier i przedostanie się na poziomie, gdzie się wszystko widzi jako jedność i wszystko jest równe, nie ma dywizji, nie ma podziału, to jest początek, że tak powiem, wyzwolenia się z ograniczeń, które sami sobie narzuciliśmy w sumie jako nacja, jako narody, czasami bezwiednie, nie kwestionując tego, co robimy, po prostu się na to godzimy. I bo tak zaczynałem, taka dygresja z dygresja, dygresja, co chwilę dygresja. Wracając do tematu dotyczącego przemian i tego, co się będzie teraz działo, z tego, co ja słyszę, oczywiście nie da się dokładnie stwierdzić, że tego i tego dnia odbędzie się, wydarzy się to i to i to. Dlatego trzeba oczywiście to wszystko, mówię, brać bardzo intuicyjnie, ale to, co wiadomo, to to, że odbędzie się 22 kwietnia, czyli już niebawem, nie wiem, czy widać dobrze to na ekranie u was, premiera filmu Sirius. Po angielsku Sirius oznacza poważny, lecz tutaj mówimy o gwieździe Sirius. I dokładnie mowa tutaj o tym, że nigdy nie byliśmy sami w kosmosie. Jest to projekt kolejny, niesamowity i niesamowicie profesjonalnie wykonany i genialnie przemyślany projekt za przewodnictwem doktora Stephena Greer, który jest doktorem z Południowej Virginii, który przyczynił się do rozpoczęcia tego ruchu, że powiem, disclosure, czyli objawienie po angielsku. I to ten ruch objawienia, ujawnienia prawdy dotyczącego, związanego raczej z cywilizacjami pozaziemskimi i naszym zaangażowaniem się od strony militarnej, zaangażowaniem się w te istoty i w działania z tymi istotami, to objawienie już w tym momencie ma taką skalę, że no to będzie przełomowe. Nie ukrywam, jest to film dokumentarny opisujący przez wiele specjalistów, przez wielu fachowców, którzy brali udział czynny za czasów jeszcze właśnie Eisenhowera i nie tylko we współpracy z cywilizacjami pozaziemskimi. I oni po prostu będą, i oni mówią oficjalnie, że tak, mieliśmy z nimi styczność, nadal mamy, dostaliśmy technologię. I plus, mało tego, w tym filmie będziemy widzieć również sekcję zwłok prawdziwego kosmity, dosłownie. Słuchajcie, jest to malutka istotka, ona ma zaledwie kilkanaście centymetrów i jest to istotka, która po prostu wygląda bardzo jak Grey Aliens, czyli te szare, małe istotki z dużymi głowami. I oni robią to po prostu bardzo profesjonalnie, bo wykorzystują bardzo skomplikowaną technologię. Tak więc w tym filmie będzie również część tego, o czym teraz mówię. A to jest tylko, to jest tak naprawdę początek
ogromnych zmian. Ja sam zresztą, jak mam okazję, to podpisuję petycję co chwilę nawiązującą do uwolnienia tej informacji. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce jest to temat tabu, nadal nieznany, wielu osób z różnych krąg się nawet do tego nie podchodzi, tak więc skupmy się na razie na tych grubych rybach. I nie ukrywam, bardzo ciekawy okres przed nami jest, jeżeli chodzi o energię z kosmosu, które do nas raz docierają, to na pewno wielu z was czuje je. Można to odczuć w sumie na dwa sposoby: pozytywny i negatywny. I teraz to, co wychodzi z nas negatywnego, przyczynia się do zaistnienia konfliktu pomiędzy bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi, przechodniami, obojętnie, kasjerkami w sklepie, obojętnie. Są to emocje, różnego rodzaju agresja wywołana nie wiadomo skąd. Często wstajemy rano, czujemy się po prostu źle, osłabieni, nasz organizm potrzebuje więcej snu. To są wszystko objawy oczywiście tego procesu transformacji, który oczywiście nie trwa jeden dzień, 21 grudnia nagle pstryk i już wszyscy oświeceni. To trwa i będzie trwało jeszcze jakiś czas. I zatem proces ten polega na oczyszczaniu się. I dlatego nasz warsztat, o którym Barbara i ja zresztą wcześniej mówiliśmy, czyli warsztat oczyszczania się, jest tak istotny. Dlatego oczyszczanie się nie tylko na duchu, ale również oczywiście na ciele. Ja sam zresztą dzisiaj wróciłem z długo to trwało, chyba 3 czy 4 godziny na siłowni i później sauna i basen. Jestem bardzo zmęczony, nie ukrywam, ale to jest, uwielbiam to uczucie zmęczenia. Jest to bardzo relaksujące i z pewnością bardzo korzystne dla naszego ciała, jako że ruch fizyczny, ćwiczenia aerobik, tai chi oczywiście, qigong, yoga, nawet zwykły basen jest czymś, co przyczynia się do poruszenia, umożliwia na przemieszczenie się energii kosmicznej przez nasze ciało, tak powiem. I dlatego tego typu właśnie działania pomagają w tym procesie, pomagają naszemu organizmowi do przystosowania się do tych zmian energetycznych. A mówimy tutaj o stawaniu się dosłownie fizycznie mniej fizycznym, mniej cielesnym. Im wyższa jest nasza częstotliwość, tym mniejsza jest gęstość naszego ciała, tak powiem. Tym lżejsi się stajemy fizycznie, dosłownie, bardziej eteryczni się stajemy. W związku z tym jedzenie jak najbardziej wpływa ogromnie obecnie na naszą przemianę i dlatego też stosowanie niezakwaszających pożywień w ciągu dnia jest bardzo korzystne. Czyli mówimy o takich bardziej alkalicznych. Nasze ciało jest jak bateria. Proszę traktować nasze ciało, swoje ciało jak najnormalniej w życiu baterię, która potrzebuje elektrolit w formie na przykład soku z cytryny lub innych elementów naturalnych, które posiadają wysoki współczynnik pH i który ma bardzo pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego to jest tak kluczowe, szczególnie teraz, spożywanie mniej fizycznych rzeczy, bardziej płynnych, jest też czymś, co jak najbardziej ma ogromny wpływ na przemianę i na pomoc, że powiem, tym energiom na to, aby nas dokonały tej przemiany.
Medytacja, no kurczę, no tu dużo mówić. Ja już powtarzam się, ale chciałbym to ja się celowo powtarzam, żebyśmy sobie utrwalili, jak dosłownie w przedszkolu, że te rzeczy, o których teraz mowa, o których mówię, są, one są zarąbiście ważne, one są tak ważne. Czystość myśli, czystość intencji, czystość, czyli ta niewinność w nas, którą trzeba pielęgnować. Nie trzeba, ale przydałoby się pielęgnować każdego dnia tą energię dobra i miłości po prostu. Aż miło się zrobiło. To są wszystko rzeczy, które naprawdę fajne są i każdy z nas, obojętnie jaki by się nie wydawał negatywny, u źródła, u sedna egzystencji, bycia tejże osoby jest dobro, jest miłość i jest coś pozytywnego, nic negatywnego, słuchajcie. Każdy lubi, każdy dąży do tego, żeby mieć spokój i harmonię w życiu. Wracając jeszcze do medytacji, to jest też coś, o czym wspominałem wcześniej w naszych audycjach, a mianowicie zastosowanie pewnych form. Formy te mogą mniej więcej wyglądać w ten sposób. One były stosowane tysiące lat temu. Tutaj akurat mamy przykład z kultury buddyjskiej. I to są struktury, które zresztą właśnie w tamtym miejscu, Tajlandia, Singapur, to są miejsca, w których możemy znaleźć bardzo charakterystyczne struktury wspierające, wspomagające nasze myśli, nasze intencje. One wspierają i przyczyniają się do zaistnienia punktu w przestrzeni, który charakteryzuje się maksymalnym potencjałem. Potencjałem, tak zwana osobliwość. Mówimy tutaj o potencjale energetycznym, zarówno jak na poziomie fizycznym, jak i niefizycznym. To tak ogólnie powiem. Są to rzeczy z pewnością przydatne do w procesie uzyskania wyższej świadomości, w procesie udoskonalenia swojego ciała również i ducha i umysłu. Jak tutaj widzimy te łuki, jak Barbara wczoraj powiedziała, one bardzo często występują w gotyku, w gotyckich strukturach, katedrach, klasztorach i nie tylko. Ale tutaj akurat mamy przykład struktury, która była oczywiście stawiana tysiące lat przed gotykiem i ta struktura również bazowała na strukturach, które były stawiane tysiące lat przed buddyzmem. Tak więc to jest jedna struktura. Kolejna struktura jest na przykład tego typu, o czym też już wcześniej wspominałem, ale powtarzam się, jako że uważam, że warto ją w praktyce zastosować. Nie ukrywam, to jest również jeden z moich celów, aby stworzyć taką strukturę, która miałaby określoną proporcję i która by poprzez swoją strukturę i materiał wykonany, plus do tego podpowiem jeszcze szybciutko odpowiednia częstotliwość dźwięku oraz pola elektromagnetycznego, poprzez zastosowanie wszystkich tych elementów można stworzyć takie miejsce mocy, że powiem potocznie, Stonehenge się chowa. Albo piramida Giza się chowa. Nie, no nie przesadziłem, Barbara. Ja mówię bardzo bezpośrednio, ja nie przesadzam. Mówię dokładnie jak myślę, a mianowicie to, co tutaj widzicie, tego typu struktury, one niedestruktywnie przyczyniają się do kompresji ładunku, dosłownie z grawitacji przyczyniają się do stworzenia pola elektrycznego i elektromagnetycznego i magnetycznego raczej,
które nie, że powiem, jest nie, niedestruktywnie, jest konstruktywnie, zapada się. Jest tak zwana konstruktywna implozja. Jako że ta geometria przyczynia, pozwala na tak zwaną koniugację fazową, czyli fale się łączą i mnożą się i dodają się w tym samym czasie, właśnie tworząc ten potencjał, niesamowicie wysoki potencjał energetyczny. I to jest najlepsze miejsce do śnienia, do posiadania doświadczeń wyjścia z ciała, jeśli tak można nazwać. Czyli można po prostu bez problemu wyjść z ciała, ale również można projekcje astralne wykonywać w tych miejscach, plus do tego leczyć się, leczyć swoje ciało, leczyć mózg, leczyć organy. Jest to genialne miejsce do medytacji, po prostu rewelacyjne. I dlatego w związku z tym dla osób, które są zainteresowane, to serdecznie zapraszam na mojego Facebooka lub proszę o zostawienie informacji, czy macie jakiekolwiek plany, bo nie ukrywam, ale to byłoby idealne miejsce dla osób chcących mieć jakieś właśnie takie miejsca mocy albo medytacyjne szkoły czy coś w tym stylu. To są po prostu wszystkie tego typu struktury, one wspierają to. Oczywiście ja się popieram na barkach herosów i takim herosem jest właśnie Michael Rice, którego mieliśmy okazję gościć w Cieszynie w zeszłym roku na wykładzie rozpoczętym początkowo przez nas, a później przez OREF, organizację OREF. Michael jest architektem z Irlandii, który zajmuje się właśnie zastosowaniem tychże struktur w swoich projektach i nie ukrywam, jego budynki budzą pełen podziw, jestem pełen podziwu jego pracy, jako że one są po prostu genialne i rewelacyjnie zrobione. I wszystkie te budynki właśnie mają sobie tą strukturę fraktalną, specyficzną. Nie ukrywam, że to są miejsca, w których, jak już wspomniałem, fale się konstruktywnie mnożą i dodają, czyli tak zwana koniugacja fazowa. Co to oznacza? Oznacza to również, że tego typu, gdy osoby zamieszkają w tego typu budynkach, muszą się spodziewać przemian wewnętrznych, czyli to, co się dzieje zresztą teraz, czyli ta energia kosmiczna, która do nas dociera, ona również do tego się przyczynia się do eliminowania tych fal, nazwijmy to tak w ten sposób, tych fal, czy to systemów wierzeń, czy to emocji, czy karmicznych powiązań, czy różnego rodzaju innych rzeczy, które nie są fraktalne, a wszystko, co nie jest fraktalne, w tej chwili zanika. Przede wszystkim wyłania się i zanika. Czyli wyłania się w nas wiele rzeczy, które były ukryte. Stąd zresztą jest to słowo Armagedon, czyli odkrywanie się, ujawnianie. I to jest bardzo istotne, abyśmy teraz, szczególnie teraz, właśnie wykonywali mnóstwo, brali udział w procesie oczyszczenia, tak powiem pokrótce. Kolejny raz mowa tutaj oczywiście również o naszym wykładzie, na który was serdecznie zapraszamy, z Erikiem Dowsetem, gdzie nauczycie się, jak oczyszczać skutecznie w swoje astralne pola i nie tylko zresztą. Wracając jeszcze szybciutko do książek, o których mówiłem, bo nie chciałbym... zacząłem o nich mówić, a nie skończyłem za bardzo. Dla osób zainteresowanych to serdecznie zapraszam również na mojego Facebooka, gdzie regularnie umieszczam informacje. W większości język angielski u mnie akurat obowiązuje, jako że jest mi to coś, co jest dla mnie o wiele... się pisze nawet po polsku, po angielsku niż po polsku.
Ale dla tych, którzy są zainteresowani, to mogą na pewno znaleźć odpowiedniki w języku polskim na innych stronach internetowych. Książki, o których mówiłem dzisiaj, to są właśnie książki dedykowane Asztarowi. Asztar jako dowódca floty statków kosmicznych, eterycznych, tak a propos statków kosmicznych, które strzegą nas i które się po prostu troszczą o nas, czyli zapobiegają różnym problemom, które tam oczywiście gdzieś tam się pojawiają w kosmosie, bo to nie jest tak, że jest wszystko love and light. Są również i negatywne istoty w kosmosie. I obiecany film, o którym mówiłem już wcześniej, i pokażę dokładnie to, o czym mówię. Widzimy tutaj na tym... nie widzicie moją twarz. Właśnie, to jest to. W tym miejscu, co widzimy? Widzimy dwa obiekty zaparkowane przy pierścieniach Saturna, słuchajcie. Jak widzicie, te pierścienia Saturna są mniej więcej takiej wielkości, szerokości, a tu obiekty są mniej więcej takiej wielkości. Są to obiekty znacznie większe niż Ziemia, od Ziemi raczej, i są to obiekty, które są zaparkowane przy Saturnie, jako że Saturn jest to miejsce narady, że tak powiem. To są, jak mamy u nas mamy ONZ, tak, albo NATO, to dokładnie to samo jest w Saturnie, tylko na Saturnie, przepraszam. Tylko że na Saturnie oczywiście mówimy tutaj o skali na poziomie Układu Słonecznego, czyli mamy międzyplanetarny, jak to się mówi właśnie po polsku, rada, tak właśnie, rada. Międzyplanetarna rada, na której czele oczywiście jest Asztar, również Lord Sananda, albo dowódca Sananda, również znany jako Jezus. Tak, słuchajcie, dosłownie, tak jak słyszycie, Jezus jest na statku Nowy Jeruzalem, również z Asztarem ma kontakt i są razem, absolutnie dalej działają, czyli Jezus dalej żyje, i to drugie pojawienie się Jezusa na planecie Ziemia będzie miało miejsce, i oczywiście to wszystko będzie miało miejsce w momencie, kiedy my będziemy na to gotowi, słuchajcie. Na tym to właśnie polega, że nie może być inaczej, nie może być, nie mogą się pojawić tego typu istoty masowo na Ziemi, jak tutaj jeszcze ludzie biegają z dzidami czy tam z karabinami i zabijają się o kawałek Ziemi. W związku z tym musimy najpierw oczyścić Ziemię z tej agresji, z tych morderstw, z tej konspiracji całej wielkiej i z tych ogromnych negatywnych pokładów energii, żeby się pojawiły te osoby. Aby się pojawiły te osoby, właśnie to trzeba oczyścić. Czyli oczyszczanie planety jest również bardzo istotne. Zresztą planeta, jak widzimy teraz, ona się sama oczyszcza. Mamy sinkholes, czyli te ogromne dziury, które się pojawiają na całym świecie w dużych ilościach, które nie są dobrym znakiem. To jest omen czegoś złego, coś, co naprawdę wróży jakąś tam lekką zagładę, moim zdaniem. Ilość wybuchów wulkanów oraz aktywność sejsmiczna na całym świecie wskazuje wyraźnie na tym, że jesteśmy w trakcie burzliwego procesu przemiany, pomimo iż tego oczywiście nie widać. To się nie dzieje na raz wszystko bardzo dużo, tylko to się dzieje stopniowo, trochę tu, trochę tam, ale jest tego z pewnością więcej niż było wcześniej. W związku z tym trzeba brać pod uwagę to, o czym teraz mówię, że może rzeczywiście coś się wydarzyć,
takiego, co zmusi nas po prostu drastycznie do podjęcia decyzji. Dlatego oni też czekają na nasz ruch, czyli ci z góry oczywiście są przez cały czas bacznie, patrzą na nasze działania, na liderów na całym świecie i czekają na ten moment, kiedy będzie odpowiednia wibracja, odpowiedni rezonans energetyczny na Ziemi, który pozwoli im na pojawienie się. Miało być tak, że oni mieli nas zabrać, że miało, zanim, jak Ziemia miała przejść przez proces oczyszczania się, czyli dosłownie mówimy o przebiegunowaniu, to było lata właśnie 50., 60., to miały się pojawić ogromne obiekty i ci, którzy są o odpowiedniej wibracji, byliby zabierani na pokład tychże właśnie statków, a następnie po upływie kilku miesięcy, czy tam obojętnie ilu tam miesięcy, czy tam lat, byliby następnie znowu z powrotem, że powiem, zrzucani na ziemię i dalej by to wszystko jakoś tam działało. Oczywiście już w innej formie. To się nie wydarzyło. A dlaczego? Bo nastąpiła zmiana. Zaczęły przychodzić na Ziemię dusze z innych wymiarów, zaczęły przychodzić na Ziemię dusze z innych układów słonecznych, gwiezdnych, które były o bardzo wysokiej wibracji, są raczej. I to się dzieje nadal. Oczywiście o tym pisze Dolores Cannon. I każdy z nas o tak zwanych baby boomers, czyli z lat 50., 60., 70., to się zaczęło właśnie w tym momencie dziać, wtedy właśnie. Czyli coraz to nowa generacja ludzi jest coraz bardziej, ma tak zwaną wyrafinowaną energię, czystą. Coraz więcej jest tych właśnie czystych istot, dusz, które przychodzą w ciała, reinkarnują w ciała ludzkie. Jest to wyzwanie dla nich niesamowicie wielkie, jako że niektóre z nich nawet nigdy w życiu nie doświadczyły fizycznego życia, a mają teraz za zadanie oczywiście zmieniać tutaj świat. I słyszymy coraz częściej o dzieciach, jak już mówiliśmy o wcześniej naszych audycjach, posiadających niesamowite oczy, na przykład zdolność widzenia jak koty w nocy, lub posiadają więcej chromosomów, więcej tych nici DNA. Również teraz coraz częściej słyszymy o geniuszach, o nastolatkach, którzy przy pomocy domowych urządzeń tworzą urządzenia rozszyfrowujące DNA, czyli mówimy dosłownie o bardzo małych kosztach. Również mówimy o innym z kolei nastolatku, któremu się udało w bardzo prosty sposób stworzyć metodę inaczej nie zapobiegania, lecz od wykrywania, no to, czyli zapobiegania, wykrywania wczesnego nowotworów, czyli nowotwór wyrostka robaczkowego, jeśli nie mylę, mogę się mylić. Ale ogólnie chodzi mówię właśnie o tych nowych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, co udowadnia, że rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. Także, żeby już tutaj was nie zanudzić za bardzo moim monotonnym mówieniem, chciałem tylko powiedzieć, że dzieją się rzeczy bardzo pozytywne, ale równolegle z tym dzieją się również rzeczy negatywne, na które trzeba zwrócić uwagę, którym nie wolno dać energii, jak to Eric Dowsett mówi, nie utożsamiać się z tymi rzeczami, czyli zauważyć to, co się dzieje negatywnego, nie utożsamiać się z tym, a następnie przeciwdziałać. Poprzez tworzenie nowych wzorców myślenia, nowych sposobów działania. I tak więc dlatego my tak działamy, dlatego my promujemy budownictwo, dlatego projektujemy budynki, dlatego angażujemy się w wykłady, warsztaty. Robimy co możemy, aby przyczynić się do tego, żeby ludziom uświadomić, jak można żyć. Można żyć w zgodzie z naturą, w porządku i mając czyste sumienie. Słuchajcie, może jeszcze zerknę na chwilę na czata, bo tak rozgadałem się, nawet nie za bardzo zwracam uwagę na to, co mówicie.
Bliźniacza planeta, pieprzenie kotka za pomocą młotka z bliźniaczą planetą. Kama 6, twój komentarz, teraz czytam. Co do bliźniaczej planety, no powiem szczerze, że jest to kontrowersyjny temat, jako że widziałem wiele zdjęć potwierdzających, że rzeczywiście istnieje tak zwanego brązowego karła. Lecz gdyby to było, gdyby rzeczywiście był ten obiekt, zbliżał się koło Ziemi, a on jest ponoć o wiele większy niż Ziemia, to mielibyśmy już ogromne zmiany tutaj na Ziemi, których nie widać. Tak czy inaczej, ja bym się raczej nie martwił tym, co się dzieje w kosmosie, słuchajcie. Bo dokładnie, nie martwcie się tym, co się dzieje w kosmosie. Myślcie o rzeczach pozytywnych i działajcie w pozytywnym kierunku, bo jeżeli tak naprawdę, znaczy po części mamy wpływ oczywiście, zawsze mamy, ale fizycznie nie jesteśmy w stanie nawet większej komety, asteroidy, która by leciała w naszym kierunku, odgonić czy tam odsunąć od Ziemi fizycznie, jako cywilizacja, w związku z tym, że nie mamy tych, tak nam przynajmniej mówią oczywiście, że nie mamy tych możliwości, takie możliwości, to o czym my w ogóle mówimy? Jeżeli miałaby się pojawić jakaś ogromna planeta, to już dawno byśmy ją widzieli lub dawno byśmy ją, jej efekt odczuli, prawda? Najwyraźniej mamy pomoc, i ja wierzę w to bardzo głęboko, że mamy pomoc z góry od naszych kosmicznych braci, którzy nas, na nas czekają, szczerze mówiąc, czekają, aż dostrojemy się do nich energetycznie. Czy coś zdarzy się w czerwcu? Tak, Barbara się śmieje, że zbliża się do nas w czerwcu to Muli na warsztat. To było taka akurat żartobliwy komentarz Barbary siedzącej, wertującej papierki. A tak naprawdę to jesteśmy, jak ktoś mówi, the dark rift po angielsku, czyli mamy teraz z pewnością jesteśmy znajdujemy się w rejonie kosmosu, który jest usłany ogromną ilością odłamków różnego rodzaju komet, asteroidów, meteorytów różnego rodzaju. I jak wiemy, w listopadzie będzie, przed chwilą, niedawno mieliśmy Pan Spam, czy tam Pan Starcz, jak on tam się nazywał, nazywała ta kometa, ale już jej nie ma, już sobie poleciała w kierunku Andromedy chyba. Były piękne zdjęcia, Piotr Wieczorek, bardzo fajne zdjęcia robi, tak a propos. I widzieliśmy te zdjęcia, on miał, pokazywał nam na bieżąco. Również Imaja, a propos, Imaja się nazywa. Ale również widzieliśmy, będziemy widzieć inne obiekty na niebie. W listopadzie właśnie ma być taki bardzo ciekawy obiekt, który każdy będzie widział, będzie bardzo jasny i widoczny gołym okiem. Jak już mówię, to są tylko dowody na to, co miało miejsce w Rosji, również te spadające meteoryty. To jest dowód na to, że rzeczywiście znajdujemy się bardziej usłanym meteorytami rejonie kosmosu, co, no mówię, no przede wszystkim to myślcie rozsądnie, czyli zabezpieczcie się na tyle, na ile możecie. Jeżeli macie możliwość, nie wiem, zabezpieczenia się poprzez, nie wiem, wykupienie dużej ilości jedzenia na kilka miesięcy lub po prostu osoby, które myślą, myślą progresywnie, i to oczywiście wiedzą, co robić, wiedzą, jakie, tylko oczywiście nie to paranoidanie. Ja tak samo myślałem, że będzie koniec świata na samym początku, jak się zacząłem tego typu tematami interesować, ale bardzo szybko mi przeszło, bo jakoś mnie ten strach już nie bawi. Jakoś mnie ten strach nie bawi i nie za bardzo mnie to ciągnie w tym kierunku. Mam
momencik, już jeszcze kilka pytań ewentualnie od Was przeczytam i będziemy kończyć. Bardzo mi miło zresztą z Waszej obecności w tak dużej ilości. Majestic, Belargonia, Indianka, Focio. Super, fajnie, Belargonie, jeszcze raz mówię, fajnie, że jesteście. Tradycyjnie, regularnie. Arturo. O, super. Ciekawi goście. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie was, że was tutaj widać regularnie na czacie. Super, po prostu naprawdę dzięki wam istniejemy tak naprawdę. Dzięki wam jesteśmy i jako, że mamy do kogo mówić, to przynajmniej nam wesoło. No, super. Ale teksty to macie niesamowite na czacie. Ja muszę wam to przyznać, że czasami mi po prostu... Nie, już nie będę czytał, bo czasami uszy w jedną. No... Co? Nie, no nie. No super, super. Nie, no rewelacja. Dobra, słuchajcie, bo to jak chcecie, to sobie siedźcie na czacie, ile chcecie. O teleskopie Lucifer? No tak, wiem, słyszałem. To jest jakiś tam akronim związany z ogromnym lustrem, które gdzieś tam jest wykorzystywane w tych kopułach, no w tych teleskopach, tak. Wiem, że są to bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, do których ma dostęp oczywiście tylko i wyłącznie Watykan. No i że nawet jest o wiele bardziej precyzyjny niż Hubble, teleskop, który jest w kosmosie i oni obserwują kosmitów już od dawna. Oczywiście, że tak jest. Dlaczego pierwszą osobą, która została zamordowana oficjalnie przez Kościół, to był Giordano Bruno, który mówił o tym, że są cywilizacje pozaziemskie i tak dalej. I nie wyklucza nawet tego, że jesteśmy i stworzeni przez nich. Dlatego właśnie został rozpoczęli inkwizycję. Dlatego zaczęli palić ludzi za herezję. Właśnie dlatego, ponieważ oni się zaczęli robić wojnę, wypowiedzieli wojnę osobom wolnomyślącym. Tak więc słuchajcie, no. Dokładnie, jest to kres kościoła w ogóle na tych wszystkich starych, przestarzałych wiecie, sposobów bycia i myślenia i tak dalej. Ja się urodziłem w pełni świadomy tego, że kościół to jest bzdura i nie, poważnie, urodziłem się w pełni świadomy tego, że kościół jest bzdurą. Od momentu, kiedy wyszedłem z łona mojej mamy, wiedziałem, że kościół jest po prostu, mówiąc krótko, czymś śmiesznym dla mnie, w związku z tym, o czym my w ogóle mówimy. O czym my w ogóle mówimy. Po prostu ja akurat całe życie byłem dziwny, inny i nie tolerowałem różnych rzeczy, które są przyjmowane za normalka w wielu kręgach, tak więc nie ukrywam, czuję się nie z ziemi, że nie jestem stąd i na pewno wielu z was może się po tym podpisać również, że całe życie mieliście wrażenie, że chyba nie jesteśmy stąd, nie? Jakoś tak z nami właśnie bywa. Inaczej byście się nie interesowali naszymi audycjami. No, jeszcze raz, zapraszamy serdecznie na warsztat oraz na wykład. Odbędzie się tutaj w Tyńcu 22-23 czerwca. Przepraszam, 18 i 19 maja, ale również i 20 i 23 czerwca. To z kolei mówimy o budownictwie. Zapraszamy serdecznie. Ale ja o tym nic nie wiem, Basiu. To może w innym już, innym naszym wykładzie, bo ja nie mam im więcej informacji. Tyle to co mi teraz powiedziałaś. Coś o Wingmakers. Czy ja co słyszałem o Wingmakers? Tak, no, kiedyś tam mi się coś obiło o uszy. Miałem nawet okazję, będąc w Anglii, właśnie a propos, rzucę wam tylko jeszcze szybciu, na szybkiego
to, co ostatnio rzuciliśmy na praktykujących alchemików na Facebooku, a mianowicie to, co mi się udało w 2008 roku, pracując jeszcze w nieruchomościach w Anglii, nakręcić intuicyjnie. Pojechałem autem do Wiltshire, do hrabstwa Wiltshire i słuchajcie, oprócz, sorry za to rzucie gumą, może to być trochę ciszej. Moja guma jakoś bardzo głośna była wtedy. Mamy tutaj zdjęcia z piktogramu w zbożu, którego miałem okazję nakręcić będąc właśnie w Wiltshire. Z tego co wiem, to Wingmakers tam też chyba się nie zajmowali właśnie tymi crop circles, tymi piktogramami w zbożu. To było dla mnie to całkowitym szokiem, słuchajcie, wyjeżdżając tam, nie myślałem o tym, że jak stanę na tej górze Silbury Hill, która jest wykonana tylko i wyłącznie z kredy, a propos, jest to największy kopiec i inaczej, najstarszy i największy kopiec w Europie, ma około 6000 lat, zrobiony przez druidów. Jest to święte miejsce mocy, w którym 90% tych piktogramów zbożu występuje. Ja stojąc na tej górze widziałem jakiś obiekt tam dalej w zbożu i musiałem tam pójść. Po prostu musiałem nielegalnie, niestety bez żadnego zapytania, pójść na to, w to miejsce i nakręcić to swoim takim malutkim telefoniczkiem, ale jakoś tam to wyszło. Jak widzimy, kształt jest niesamowity, bo ma takie fale. Akurat tutaj miałem jeszcze laser, to testowałem laser przy sobie. I te fale były wokół takiego koła w środku. No miejsce wywarło na mnie ogromne wrażenie. Byłem podekscytowany niesamowicie, bo to są miejsca właśnie, w których można spotkać różne byty. Uwierzcie mi, tam jest bardzo dużo energii, nawet czuję się energetycznie taką elektryczność w powietrzu. No i to jest coś, z czym chciałem się wami podzielić na końcu. Zapraszamy oczywiście serdecznie na naszą stronę, na facebookową, w stronę niedawno zresztą powstałą, po angielsku Practicing Alchemists, czyli praktykujący alchemicy, jako że bierzemy oczywiście czynny udział w transformacji ciała, ducha i świata ogólnie poprzez nasze malutkie, ale jakże skromne, ale jakże konkretne działania. I no to właśnie, a to propos, to jest właśnie Silver Hill, ta góra tutaj. Sorry, że mi się ręka trzęsła, akurat wtedy musiałem chyba dużo wypić. Nie, żartuję. Może się powiększyć? Udało mi się powiększyć. To był jeden taki w ogóle z takich wydarzeń, które się wydarzyło w moim życiu. Do tej pory nie miałem jeszcze okazji po raz kolejny odwiedzić tego typu piktogramów w zbożu. Kto wie, być może w tym roku nam się uda jakąś grupę szaleńców, zapaleńców stworzyć i zebrać i po prostu się wybrać, bo to nie jest tak wcale drogo w sumie, żeby zobaczyć te piktogramy, a uwierzcie mi, tego jest coraz więcej i one są coraz bardziej zaawansowane. Tak więc a propos Wingmakers, nie mam za bardzo pojęcia i opinii na ich temat. No są, no tyle to mogę powiedzieć, że są. Być może jak mi jesteś w stanie więcej informacji podać, to się wypowiem na ten temat. Do Wylatowa. Do Wylatowa? Barbara była w Wylatowie, ale tak Lao mówi, że nic nie widziała. Tak? Trzy kręgi naraz były, tak? Super. Aha, no tak, Zagórski tam siedział wtedy. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję ślicznie Majestic za wspaniałą... za informację, za również... jak się mówi po polsku? Już słowa brakuje. Komplement, tak, za komplementy. Dziękujemy bardzo. I patrzymy za opóźnienie, no... Czasami tak bywa, że nam się po prostu zapomina być na czas. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy za energię również, Focio. Naprawdę
dzięki Wam w sumie tu jesteśmy, także bardzo, bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Słuchajcie, wyśpijcie się, w końcu jutro jest nowy dzień. Trzeba zacząć działać. W sumie za 12 minut jest nowy dzień. No właśnie. Dobra, dziękujemy Wam, kochani. Bardzo Was doceniamy. Także dziękuję ślicznie za Waszą uwagę również. Pozdrawiamy serdecznie i do...